Przed Legią to jest najważniejszy mecz, ale między właścicielami, który się rozegra na początku marca. To jest najważniejszy mecz. Dlaczego najważniejszy? No i dlaczego najważniejszy? Ja na przykład z tego, co tam zasłyszane jest na korytarzu, wiadomo, że na korytarzu w budynkach klubowych dużo różnych rzeczy się można dowiedzieć, że będzie rewolucja, jeśli nie zostanie prezesem prezes Leśnodorski, a zostanie tylko prezes Mioduski. Paru na przykład działaczy, że tak powiem, typu Michał Żewaków, Dominika Bemęgę, na pewno odejdą. Będzie taka lawina. Ale odejdą czy znowu? Znaczy nie odejdą. Z tego, co mam informację, to nawet Żewak był prezesem Mioduskiego, ponieważ sobie nie wyobraża współpracy dalej. Na pewno mnie też nie będzie z tego, z takich moich informacji jest, że... A dlaczego ciebie nie będzie? Nie, no wiadomo, że ja jestem utożsamiany z prezesem Leśnodorowskim i sobie nie wyobrażam pracy z prezesem Darkiem. Wiem, że w zespole, znaczy w Ekstraklasie, znaczy chodzi mi o pierwszy zespół Legii Warszawa, że zawodnicy chcieli wziąć jakieś oświadczenie, widać, że chcą, żeby prezesem Legii był prezes Leśnodorowski, a nie prezes Mioduski. No tak, ale drużyna to ma tyle do gadania, co wiesz, co ja mówię. Śniegu na Kilimandżaro. No, ale chodzi o atmosferę w klubie, atmosferę w klubie, dlatego mówisz, że najważniejsze... Ale kibiców dożyć do tego, no dokładnie, to wiesz. Tam będzie tak jak w Dominie, że pójdzie ta pierwsza kostka i będzie, będzie tam tragedia. Mam nadzieję, że zostanie prezes Leśnodorowski, a nie prezes Mioduski. No czyli nie uważasz, że nigdy nie będzie to w jakiś sposób... demokratyczny to sprawa rozwiązana między znaczy, tymi trzema. Ja uważam, że bez sensu jest, że oni się kłócą, ale no to takie jest życie, nie? Przez całą karierę Grzesiek byłeś identyfikowany z Legią, a nie z osobą Bogusława Leśnodorskiego, więc skąd takie mocne deklaracje, że w przypadku zmiany właścicielskiej ty nie będziesz dalej w Legii pracował, tylko odejdziesz? No znaczy, jestem w klubie już, można powiedzieć, praktycznie 4 lata i widzę, jaką dobrą pracę wykonuje prezes i otoczył się dobrymi ludźmi, typu tam Żewłak, Dominiki, cały ten scouting, wszystko idzie w dobrym kierunku i nie wiem, po co to psuć. Jeszcze taką mam... Ale nie wiesz, czy po zmianie nie poszłoby też w dobrym? Nie, no nie sądzę. Także powiedz, gdzieś mam tam zasłyszane, że ma być przymieszany do pracy jakiś Darek Dziekanowski. Tomasz Zachowski, Darek Dziekanowski, Gonzalo Fejo, który pracował w Legii, a teraz jest w Wiśle Kraków i zatrudnili go w Wiśle gdzieś w Akademii i tam dał wywiad, że w Legii piłek nie było. Do treningu, przepraszam, panie, a teraz chcą wrócić do Legii, to jest jakieś chore. To zrobił, a jaki jest Magierow, bo ty powiedziałeś tak, że Żewaków nie chce pracować pod nowymi rządami, Dominika Bebęgę nie chce, ty nie chcesz, a Jacek Magiera, wiesz znaczy, coś, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy? Nie wiem, znaczy tam gdzieś mi się obiło uszy, że na pewno trener od przygotowania fizycznego tam coś już powiedział, Sebek Krzepota. Obiło mi się też, że Rado ma jakąś propozycję, nie wiem, do Korei czy gdzieś, nie wiem, nie to, że się waha, aczkolwiek no wiadomo, że on chciałby zostać na dłużej w Warszawie Ale może Mioduski podbija cenę, w sensie wykupu. No. Już są koperty złożone, 27 lutego pierwsze otwarcie. Ale wyobrażasz sobie, że takie domino rusza faktycznie i co wtedy, ten klub jakby trochę kolos na glinianych nogach? No dokładnie, będzie takie zachwianie moim zdaniem, także... Mam nadzieję, że prezes Mioduski wygra tą licytację, stanie prezesem, bo wtedy... Mioduski? Znaczy, przepraszam. Nie, gra na dwa fronty. Nie, pomyliłem się. Będzie dementował i to, co wie. Dementuję. A nie mógłbyś tak na stolika zdemontować po prostu. Prezes Bogusław Leśnodorowski wygra to i wszystko będzie w tym dobrym kierunku pójdzie, co idzie. Nie? Tak, prezes Mioduski napotkałby no, mnóstwo przeszkód. Całą strukturę klubu musiałby zbudować. Prezes Mioduski nie wie, ile tam jest problemów. W sensie tak, że prezes... Bo nie uczestniczy, po prostu nie zna od środka prezes tego prezes Bogusław przychodzi w poniedziałek, wychodzi w piątek, a nie tylko wpada w weekend na meczek, weźmie dwa razy łyskaczyka na lodzie, tam się gdzieś polansuje, zrobi sobie dwa zdjęcia i tyle. Nie?